Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, teraz może nie być przez chwilę filmów, bo ogólnie się przeprowadzam, ale o tym po intro. Tak, moi drodzy, przeprowadzam się. Póki co mam większość rzeczy przeniesione i za chwilkę wam pokażę, co jest przeniesione. Na tą chwilę zostały mi jeszcze tak naprawdę do przewiezienia węże, które jak widzicie są tutaj, no bo też czekam na skończenie rak systemu pod nie, żeby już też poszły do docelowego miejsca i tak to, słuchajcie, wygląda, także troszeczkę niestety przenoszenia jest, no jak to zawsze przy jakichś tam przeprowadzkach, także no cóż, trzeba się nadźwigać, trzeba poświęcić czasu, a że też tego czasu nie mam za wiele, no to no, niestety jest jak jest. Także z rzeczy w sumie do przeniesienia jeszcze mi zostało Gekon Lamparci, Gekon Toke, no i wszystkie węże, które tutaj widzimy, więc to jest w sumie taki priorytet już na sam koniec, ale tak jak mówię, no nie ruszę tego, dopóki nie mam raka. Rak już w sumie kończę, myślę, że za niedługo będzie i wtedy wszystko będę stąd zabierał i już przenosił w nowe miejsce. Natomiast tutaj, no jak widzicie, pająków już nie ma w ogóle, zostały już wywiezione, zostały jeszcze tylko dwa wężyki, Heterodon i Lampro, które też w sumie będę zabierał na końcu, no bo wiecie, no jednak to są węże, jest je przewieźć tak naprawdę dużo łatwiej niż pająki, zwłaszcza że ptaszniki przewoziłem wraz z terariami, więc no troszeczkę tego było niestety, ale daliśmy radę. Także to już będzie na sam koniec. Sobie też przewiozę tetararyjka. Norega już jest pusty. Przewiozę sobie oczywiście tutaj te pojemniki wszystkie z wężami. No i jeszcze z tym będę się siłował terarium z Gekonem Toke. Ale to już myślę, że nie będzie to jakiś tam większy, słuchajcie, problem. Także zobaczycie za niedługo, jak to będzie teraz wyglądać. Mam nadzieję, że będzie lepiej i że te filmy też będą troszeczkę częstsze mimo wszystko, także wszystko czas pokaże. Tak w ogóle giełda teraz jest w tą niedzielę w Krakowie na hali Krakowia, także też oczywiście warto na nią wstąpić, też myślę, że tam się pojawię pewnie z samego rana, zobaczymy co będzie. Z tego co widziałem, są fajni wystawcy, więc może być giełda bardzo udana, słuchajcie. No ale wszystko tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj ten Lampro to... O, coś mi się wydaje, że Gagatek chyba skórę zrzucił. Bo taki kolorowy się zrobił. Trzeba będzie przejrzeć to terrarium. W ogóle to ten korek tam postawiłem zupełnie niepotrzebnie. Będę musiał to zmienić w takim razie. No ja mam nadzieję, że na giełdzie kupiłbym takie terraryjko właśnie. Tylko na zasadzie właśnie tych drzwiczek otwieranych. Bo są super. I na pewno jest dużo wygodniej, słuchajcie. Więc zobaczymy, czy będzie Tropical Factory. Czy coś będzie miało ciekawego. I wszystko czas pokaże. Także na tą chwilę, słuchajcie, no taki krótki film. No bo tak naprawdę nie mam co nagrywać. Pająki mam ogarnięte w innym miejscu, w którym no dzisiaj po prostu nie jestem. Węże nie będą karmione dzisiaj na pewno. Jedne co muszę tak naprawdę zrobić, to co zwykle się robi na hodowli, czyli muszę zajrzeć do pojemników, czy nie ma kup i pozbierać ewentualnie kupy, bo no jadły w piątek, dzisiaj mamy, słuchajcie, już na tyle czasu, że na pewno te kupy się znajdą. Tak, bo dzisiaj mamy czwartek, więc no cóż, trzeba zajrzeć. Także na tą chwilę będziemy tutaj kończyć, no i pewnie już będziemy się widzieć w nowym miejscu. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.